Dziękuję bardzo i przede wszystkim dziękuję wszystkim przybyłym, bo naprawdę buduję. Dziękuję organizatorowi, organizatorom, ale to, że tylu z Państwa w takim momencie, w takich czasach, w takich momentach, kiedy boimy się, bo boimy się, każdy z nas boi się o różne rzeczy, kiedy zastanawiamy się, czy uczestnictwo w takich spotkaniach jest jeszcze bezpieczne, czy jest tą czerwoną linią, za którą znaleźć się nie powinniśmy. Państwo tu przybyliście. Redaktor Engelgard przedstawił znakomity wstęp dotyczący myśli polskiej. Mnie się wydaje i chciałem zagalić właściwie dyskusję, bo jak powiedział kolega Przetakiewicz, ta dyskusja jest najcenniejsza, jak już tak, w takim gronie bezpośrednim, nie facebookowym, nie internetowym, ale bezpośrednim się spotykamy tradycyjnie. Otóż ja bym chciał powiedzieć, że w tych momentach jakiekolwiek przeszłe podziały, podziały na lewicę, prawicę, podziały środowiskowe, w takich momentach jak ten, powinny w moim przekonaniu stracić na znaczeniu. I w tak szerokim gronie ludzi z różnych środowisk politycznych, ideowych, światopoglądowych, różnych grup społecznych, powinniśmy dyskutować jak najczęściej, aby stworzyć coś, co ja nazywam kontrsystemem. Kontrsystemem, czyli prawdziwą ostoją demokracji w tym coraz mniej demokratycznym świecie. Prawdziwą ostoją wolności słowa w świecie, gdzie ta wolność słowa właściwie instytucjonalnie zanikła, czy została zduszona. Dlaczego moment jest w moim przekonaniu wyjątkowy? Moment jest wyjątkowy, dlatego że natężeniu uległy pewne procesy, które wskazują na to, że pędzi na nas czterech jeźdźców apokalipsy. Pamiętacie Państwo głód, zaraza, wojna, śmierć. Wojnę mamy, ta wojna wynika z pewnych realiów geopolitycznych, choć myśmy jej nie przewidzieli w redakcji, a przynajmniej większość z nas. Uważaliśmy, że konflikt za naszą południowo-wschodnią granicą można rozstrzygnąć w sposób inny, w sposób pokojowy i że powinno się go rozstrzygnąć w sposób pokojowy, polityczny, metapolityczny, cywilizacyjny. No ale niestety już do niej doszło. Doszło do niej dlatego, że jak też przestrzegaliśmy, doprowadziły do tego swoją konsekwentną polityką i konsekwentnymi działaniami pewne kręgi świata anglosaskiego, nie cały świat anglosaski, nie krzywdźmy. Pewne kręgi, nazwijmy je neokonserwatywnymi, nazwijmy je strausistowskimi, niektórzy takiego pojęcia używają, kręgi symbolizowane przez takie pojęcie jak deep government czy deep state w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ktoś powie, że to konspirologia, że to teoria spiskowa. Jaki deep state? Przecież jest Biden, demokracja, wybory. No nie, to jest zjawisko politologiczne. My teraz się nie poruszamy w obrębie teorii spiskowej, ale wybitni politologowie, amerykańscy, podkreślam, o Deep State piszą mniej więcej od lat 60., czyli od wojny w Wietnamie, jako o pewnym splocie interesów, jako o pewnych grupach, które w sposób realny czasami się pokazują publicznie, czasami nie, ale podejmują kluczowe decyzje. I to ta pierwsza tragedia, ta wojna, ta geopolityka, konsekwentna geopolityka w realistycznych kategoriach, pięknie chyba interpretowana przez profesora Johna Mersheimera, znów Amerykanina, który znakomicie nam opisuje, no, mało jest jego publikacji w Polsce i w języku polskim, może w myśli polskiej postaramy się to nadrobić, ale który znakomicie opisuje, dlaczego do tego, co dzisiaj się dzieje, do tej tragedii, dojść musiało. Jakie kolejne kroki tego deep state, deep government do tego wszystkiego doprowadziły. Dlaczego poruszamy się
po drabinie eskalacji. Wchodzimy coraz wyżej na tą drabinę eskalacji. Nikt nie zamierza się zatrzymywać. Kolejne decyzje, których nawet w ostatnich dniach byliśmy świadkami, świadczą o tym, że to jądro tak zwanego Zachodu, czy tak zwanego, zawsze mówię w cudzysłowie, wolnego świata, to jądro nastawione jest na konfrontację ostateczną. Tu czasami posługuję się teorią gier, nie wiem, co Państwo na ten temat sądzicie, ale uważam, że istnieje kilka różnych scenariuszy rozwiązania każdego konfliktu. Czy to będzie konflikt biznesowy, czy to będzie konflikt towarzyski, środowiskowy, czy to będzie konflikt między państwami, nie ma to znaczenia. Pierwsza to jest ta chińska zasada win-win. Czyli siadamy do stołu, negocjujemy, każdy wstaje od tego stołu z przekonaniem, że coś uzyskał. A powiedzmy, jakaś forma kompromisowego rozwiązania, zadowalająca w pewnym stopniu dla wszystkich stron. Drugi scenariusz to jest scenariusz gry o sumie zerowej. Bardzo popularny do tej pory na Zachodzie. Siadamy po to, żeby wyłonić zwycięzcę negocjacji, sporu, konfliktu. Jedna strona jest zwycięska, a jedna ma plus jeden, druga ma minus jeden. Wychodzi zero, dlatego gra o sumie zerowej, bo tylko jedna ze stron zwyciężyła. Ale my nie mamy do czynienia, w moim przekonaniu, ani z jedną, ani z drugą sytuacją. My mamy do czynienia z sytuacją gry, w której stawką jest minus jeden, czyli strata dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że pewne kręgi kreujące politykę, kreujące geopolitykę owego jądra anglosaskiego, o którym mówiłem, świata zachodniego, wiedzą doskonale, że czas hegemonii we wszystkich obszarach, hegemonii amerykańskiej czy anglosaskiej, dobiega końca. One sobie z tego zdają sprawę, to nie są głupi ludzie. Ale wychodzą z założenia, że skoro oni hegemonem już nie będą, to należy, upadając, pociągnąć za sobą pół świata, a najlepiej cały świat, w dół, w przepaść, w otchłań wojny. I dlatego sytuacja jest niebezpieczna, dlatego na drabinie eskalacji jesteśmy już dziś tak wysoko. Nie odnoszę się do wypowiedzi niektórych polskich urzędników czy polityków, bo chyba nie ma czego komentować, szkoda czasu, prawda? W tym kontekście, o którym mówię. Czterech jeźdźców, drugi jeździec związany z tym pierwszym to oczywiście głód, czyli geoekonomia, czy ekonomia inaczej. Tu też nie muszę nikogo przekonywać, z czym się stykamy przez ostatnie kilka lat, bo preludium było wcześniej w okresie lockdownów, w okresie tego, jak zamykano naszą gospodarkę. Ale dzisiaj musimy sobie powiedzieć otwarcie i szczerze, że dokonujemy jako Europa, jako pierwsi na tym świecie, geoekonomicznego samobójstwa. I o tym mówią otwarcie kręgi, nie musimy ich lubić, przemysłowe, na przykład z Niemiec, z tej fabryki Europy, od której my zależymy. Że w sensie geoekonomicznym wysadzenie Nord Stream, czy to zrobili ukraińscy partyzanci, jak ostatnio słyszeliśmy, na jachcie. Fajne. Może niedługo usłyszymy wersję, że wędkarze. No? Czy to zrobili, jak napisał wybitny amerykański dziennikarz Seymour Hersh, Marines, czy specjalne siły w ramach marynarki wojennej amerykańskiej wespół z Norwegami. Nie ma to znaczenia. To był zamach na Europę kontynentalną. A Polska, czy się komuś podoba z klasy politycznej naszej, czy nie, znajduje się pośrodku tej kontynentalnej Europy. Nie da się inaczej. Nie przenieśli nas gdzieś na Atlantyk. Nie jesteśmy nawet Puerto Rico. Chociaż niektórzy chyba by chcieli i marzyli o tym. To jest głód, czyli wymiar geoekonomiczny. Kolejne egzystencjalne zagrożenie z punktu widzenia naszego narodu. No i jeszcze dwóch jeźdźców. Prawda? Jeździec, którego ja bym określił mianem śmierci dotychczasowego ustroju, ustrojowa śmierć, instytucjonalna śmierć. Przez wiele, wiele lat, proszę Państwa, przekonywano nas, część ze zgromadzonych pamięta lata 90., ja też jeszcze jakoś tak trochę pamiętam, jak nas przekonywano do tego, że wolność słowa, że pewne podstawowe reguły demokratyczne, konstytucja. Czy konstytucja później, tak, pani Gustawa,
czy konstytucja, nie tak dawno nas przekonywano o jej wartości, mają wartość bezwzględną. Dzisiaj się okazuje, że nie. I to nie tylko w Polsce, to jest zjawisko dużo szersze, w Polsce może szczególnie odczuwane, to o czym mówił kolega redaktor naczelny, no cóż, to nie jest złamanie prawa czy obejście prawa, tylko obecnie w majestacie prawa, posługując się jakimś tam artykułem ustawy Prawo telekomunikacyjne, zapomniane ustawy z 2004 roku, służby specjalne bez trybu odwoławczego blokują Państwu dostęp do stron internetowych. To jest zmiana ustrojowa, to jest zmiana w podejściu klasy politycznej do państwa. To jest plunięcie każdemu obywatelowi naszego kraju w twarz. Bo to jest stwierdzenie, że nie, ja ci przepraszam za słowo gówniarzu, powiem co wolno ci czytać, czego nie. Jakie programy możesz oglądać, jakich nie możesz. Więc to już nie państwo wybierać. Wybierają za nas. I szczycą się wręcz tym. Teraz słyszymy takiego niewydarzonego, ja nawet nie wiem jak to określić, nie jest politologiem, niby jest urzędnikiem, Stanisława Żaryna, który opowiada o tym, że nam będą wprowadzać jakieś przepisy walki z dezinformacją. Walki z dezinformacją. Ale to Żaryn i towarzysze określać będą, co jest dezinformacją. Co jest bezpieczne z punktu widzenia państwa umysłu, prawda? Chodzi o kontrolę nad waszymi umysłami. Oczywiście. Więc, proszę państwa, oni uznają, że bezpieczne będą wiadomości o tym, jak to gołębie pocztowe zniszczyły rosyjski myśliwiec nad niebem Ukrainy. Będą uznawali, że babuszka właśnie słynna tak wytruła pułk armii rosyjskiej. To jest prawda, tak. Reszta to jest dezinformacja według mnie. I w moim przekonaniu oni to zrobią, proszę państwa. Oni to zrobią, dlaczego? Dlatego, że jest przyzwolenie. Dlatego, że jest przyzwolenie, dlatego, że po wprowadzaniu określonych regulacji i przepisów ludzie w Polsce, o dziwo, nie wychodzą na ulicę. Mnie to zastanawia, szczerze powiedziawszy, bo z drugiej strony mamy sondaże Warsaw Enterprise Institute amerykańskiego, finansowanego przez Amerykanów. I duża część naszego społeczeństwa jest coraz bardziej świadoma, to buduje, ale nie jest na tyle świadoma, żeby nie bać się powiedzieć swojemu sąsiadowi, że jest się świadomym i odkryć, że ten sąsiad za ścianą też jest świadomy i zrobić coś razem. Na tym polega nasz problem. My w czterech ścianach, przed monitorem, wydaje nam się, że mamy wtedy chwile, w których nikt nas nie widzi, to mylne przekonanie oczywiście, ale tak się nam zdaje. Wieczorem przed komputerem piszemy prawdę, bo wiemy o co chodzi w tym wszystkim, bo rozumiemy niektóre mechanizmy. Ale nie wyjdziemy na ulicę z tym sąsiadem, bo boimy się mu nawet powiedzieć o tym, że myślimy tak jak myślimy. On boi powiedzieć się nam o tym samym. Na tym polega nasz ogromny problem i przechodzą do czwartego jeźdźca apokalipsy. Tym czwartym będzie sfera kultury, sfera etyki również. Ja to określam mianem, no niech to będzie zaraza, to nie jest zaraza. Jakaś zaraza, która się wdała nie tylko w nasze umysły, ale w tą sferę etyczną wielu z nas. Nie tych tutaj zgromadzonych, rzecz jasna. Otóż ja znów przypominam sobie te lata 90., kiedy uczono nas i to nawet w programach, jestem wykładowcą akademickim, więc mamy tam postawy społeczne od jakiegoś czasu, system boloński wprowadził, że mamy również kształtować postawy społeczne, prawda? Te postawy społeczne, czy kompetencje społeczne, zawierają również tolerancję, szacunek wobec innej osoby, właśnie osoby ludzkiej. Czyli fundamenty wartości humanistycznych, tak, w klasycznym rozumieniu. Fundament, elementarnym rozumieniu. A tymczasem, proszę państwa, najpierw część ludzi, którzy byli sceptyczni wobec szczepień przeciwko koronawirusowi, zaczęto traktować jako osoby trendowate, osoby niegodne. A teraz osoby określonej narodowości, przez sam fakt, że są określonej narodowości, mają określone obywatelstwo, plus osoby, które domagają się dla nich elementarnego ludzkiego szacunku,
traktuje się tak, jak kiedyś nasi zachodni sąsiedzi traktowali tych, których zwali Untermensch. Otóż to w takich salach dla nich, proszę Państwa, to już nie tylko o nuce, my za chwilę będziemy owymi Untermenschen. Dlatego, że oni myślą w sensie etycznym w takich kategoriach, oni dehumanizują każdego, kto ośmieli się podważać dogmaty i myśleć inaczej. Oni przejdą do nie tylko kryminalizowania, penalizowania, ale być może i do stalinowskiej praktyki stwierdzania o tym, że ci Untermenschen to powinni wylądować w szpitalach psychiatrycznych, przechodzić przymusowe leczenie. Tak? Ja oczywiście mówię o jakiejś wizji czysto orwellowskiej, ale cóż, no to co jeszcze nam się wydawało rok temu orwellowskie, niemożliwe do zrealizowania, dzieje się na naszych oczach. Więc trudno się dziwić, jeśli to wszystko będzie szło dalej w tym właśnie kierunku. Z czego to wynika? Z zaniku fundamentalnych elementów kultury i etyki w społeczeństwie czy w społeczeństwach, z przekonania, że my możemy bez żadnych konsekwencji kogoś zdehumanizować czy odhumanizować, odebrać mu przymioty człowieka, w tym ten przymiot, jakim jest godność przysługujący osobie ludzkiej. I to jest uznawane za coś naturalnego. I Hun Weibini, walki o godność człowieka, nie tak dawno jeszcze, gdzie są pierwszymi, którzy mówią, że trzeba kogoś prześladować z uwagi na jego narodowość, poglądy, przekonania w różnych ważnych dla nich dzisiaj kwestiach. Czterech jeźdźców apokalipsy pędzi. A my, przynajmniej nasze władze, klasa polityczna, zdaje się przyjmować ich z otwartymi ramionami. Do czego to wszystko może doprowadzić, nie muszę mówić, bo wszyscy tu zebrani są tego znakomicie świadomi. Dowodem na to jest obecność Państwa tutaj tak liczna. Ale na koniec chciałbym tylko jeszcze powiedzieć o tym, że w tych właśnie warunkach kontrsystem różnorodny, mieniący się różnymi barwami, kontrsystem, który w pewnym sensie spotyka się również na łamach myśli polskiej dzięki postawie redaktora Engelgarda, dzięki tej otwartości, o której tutaj mówił, jest tak naprawdę, trochę się role poodwracały, jest tak naprawdę ostoją owej prawdziwej debaty publicznej, owej prawdziwej demokracji, owej prawdziwej wolności słowa, której nie ma już gdzie indziej, której nie ma w głównym nurcie, w głównym ścieku, jakkolwiek tego Państwo nie nazwiecie, tam jej szukać już próżno. Faktycznie, czy profesor Walicki, czy najbardziej renomowane nazwisko, no my nie musimy długo szukać. Dlaczego na przykład w mediach publicznych pani profesor Raźny, czy media głównego nurtu się nie wypowiada na tematy, o których ma znakomite pojęcie, czyli choćby tematy związane z kulturą, cywilizacją na wschód od naszych granic. Dlaczego pani doktor Kulińska nie wypowiada się w TVN, TVP, w Polsacie na tematy związane z rzezią, ze zbrodnią ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej? Możemy takich pytań setki zadawać o wybitnych, zasłużonych ludzi polskiej nauki, ludzi polskiej kultury, którzy wypowiadać mogą się właśnie tylko na łamach myśli polskiej, kilku niezależnych kanałów internetowych, jeszcze tych, których jeszcze nie zamknięto, prawda? Bo niektóre zamykają, zresztą tu Rafał Musakowski może potwierdzić, jak często zamykają jego kanał, prawda? Rekordzista chyba pod tym względem na YouTubie. No tak czy inaczej, my tworzymy ów kontrsystem w moim przekonaniu, również ten medialny. Nie chodzi o formowanie jednolitego światopoglądu na każdą sprawę, wręcz przeciwnie. Sądzę, że na takich spotkaniach jak to, i pewnie będzie to ogromny kapitał Klubu Myśli Polskiej, będzie mogła się odbywać nieskrępowana przez nikogo debata racjonalna, debata opierająca się o wymianę argumentów, debata umożliwiająca to, żeby nawzajem siebie do czegoś przekonywać. Przychodząc do Klubu Myśli Polskiej, trzeba od razu zakładać, że być może zmienimy nasz pogląd na coś. Bo tu spotykają się tacy ludzie, którzy nie będą nas obrzucali inwektywami, jak to dzieje się w przestrzeni publicznej głównego nurtu, tylko będą próbowali nas do czegoś w sposób racjonalny, uargumentowany przekonać. I dlatego uważam, patrząc na tą pełną salę, że
Kraków będzie jednym z tych miejsc, gdzie ta debata w ramach owego kontrsystemu, do którego tworzenia jesteśmy zmuszeni w istocie, będzie jedną z najbardziej żywych i tego życzę wszystkim uczestnikom i gościom Klubu Myśli Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.